Dzień dobry Państwu. Przed nami jeszcze dwa spotkania w ramach drugiego i ostatniego już dnia konferencji GPW Innovation Day, na której prezentują się Państwu innowacyjne spółki. A jedną z nich jest firma Listhund i jedyny przedstawiciel sektora GameDev podczas naszej konferencji, branży, która nieustannie rozbudza emocje pośród inwestorów. Wystarczy przypomnieć tylko część z październikowych premier, m.in. Lords of the Fallen od CI Games, Alaskan Road Trackers od Road Studio, czy też wczorajsza premiera sequela do Ghost Runnera od One More Level Studio. I o tym, jak na tym rynku chce się spozycjonować Listhund i przede wszystkim nad jakimi grami pracuje, opowie nam dzisiaj Rafał Zaręba, czyli prezes zarządu, a także Tomasz Pelczar, członek Rady Nadzorczej. Dla przypomnienia, pierwsza część naszego spotkania to prezentacja, a następnie przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Już teraz można je zadawać na czacie. Zachęcam do aktywnego uczestnictwa i oddaję głos do spółki. Dzień dobry, witamy na Innovation Day. Cieszymy się, że możemy zaprezentować nasze studio. Jest to nasze pierwsze wydarzenie publiczne do szerokiego grona inwestorów. Mamy krótką prezentację, będziemy chcieli przez nią sprawnie przejść, tak żeby mieć więcej czasu w sekcji Q&A. Nazywam się Rafał Zaręba i w 2015 roku wraz z Bartkiem Pieczonką założyliśmy studio Listhund. Dziś jestem razem z Tomkiem Pelczarem, który jest członkiem naszej Rady Nadzorczej i wspiera nas w rozwoju studia. Na pewno będzie się więcej udzielał również w sekcji Q&A. Najpierw pokrótce chciałbym przedstawić nasze studio, opowiem o naszym studio jako doświadczonym zespole, później przedstawię nas jako niezależnego dewelopera gier, opowiem o naszej filozofii i o grach premium, które tworzymy, no i też przybliżę naszą międzynarodową współpracę. W 2014 roku wraz z Bartkiem Pieczonką zaczęliśmy wspólnie robić gry komputerowe. Bartek zajmował się częścią kreatywną, designem, odpowiadał za stronę wizualną, a ja za wszystko, co było związane z częścią matematyczną, czyli wtedy głównie programowaniem. Do dziś ten pozostał, Bartek jest dyrektorem kreatywnym, a ja zajmuję się bardziej produkcją i project managementem. Aktualnie zespół składa się z około 20 osób i jest to amalgamat weteranów oraz młodych talentów. Jeżeli chodzi o weteranów, to osoby, które z nami aktualnie pracują, pracowały wcześniej przy takich tytułach jak Witcher 3, Cyberpunk czy Ori and the Will of the Wisps. Ori and the Will of the Wisps może być troszkę mniej znany. Jest to, co prawda, jest to jedna z najlepiej ocenionych gier indie ostatnich lat. Metacritic około 90, wielki hit i osoba, która wcześniej pracowała przy tej produkcji, jest u nas leadem działu programistów. Poza tą osobą mamy też Mateusza Drabika, który wcześniej pracował na przykład dla Disneya i odpowiada za stronę wizualną jednego z naszych projektów. No i też ze względu na swój charakter też współpracujemy z osobami, które wcześniej pracowały przy filmach animowanych, ze względu na charakter jednej z produkcji tak naprawdę. I tworzyły dane taką produkcję jak Kajko i Kokosz, a aktualnie są u nas lidami działu animacji i grafiki. Tutaj zazwyczaj się pojawia takie pytanie, jak ściągamy takie osoby. I tu jakby przede wszystkim jakby ważne jest dla nas to, żeby nasze gry się czymś wyróżniały, żeby były w jakiś sposób przełomowe i też interesujące do pracy, więc zazwyczaj jak na rozmowach kwalifikacyjnych osoby widzą nasze projekty, to widzimy, jak bardzo chciałyby przy nich pracować i też to głównie ich skłania do tego. A druga rzecz jest taka, że chcemy, żeby nasze zespoły były w takiej wielkości, żeby każda z osób miała realny wpływ na finalny projekt i finalną grę, tak jak wygląda. Bardziej widzimy się jak taki mniejszy zespół rockowy niż jak orkiestra, w której gra kilkaset osób i jedna z osób ma dużo mniejszy wpływ na finalną grę niż właśnie w mniejszym zespole. Tworzymy gry premium, głównie na pecety i konsole. Są to takie gry, za które raz się płaci, już można tymi grami się cieszyć dowoli. Tworzymy gry dla graczy, dla osób, które aktualnie aktywnie tak naprawdę grają w gry od kilku, poprzez kilkadziesięciu gier rocznie, posiadają Steama czy konsolę i aktywnie interesują się aktualną ofertą. To, w co inwestujemy, to są wartości produkcyjne. Strona, animacja, muzyka.
Mówi się, że książki nie ocenia się po okładce. Uważamy, że w grach jest to zupełnie nieprawdziwe. Gra na pierwszy rzut oka musi się czymś wyróżniać na tle innych gier i w ten sposób można ściągnąć gracza do swojej produkcji. Jednak gracza można ściągnąć stroną wizualną, ale to, dlaczego gracz zostaje, to jest gameplay. Skupiamy się na spoliszowanym gameplayu, na tym, żeby mechaniki rozgrywki były jak najbardziej dopracowane i dobieszczone, tak żeby zapewnić najlepszą rozgrywkę dla graczy. Jeżeli byśmy w przyszłości gdzieś musieli wybierać pomiędzy zrobieniem krótszej, a bardziej dopracowanej rozgrywki, a dłuższej z większą ilością kontentu, no to raczej szlibyśmy w pierwszy. Na tym slajdzie zatrzymamy się na trochę dłużej. To jest nasza strategia, nasze portfolio. Tu jakby pokazuję, to są nasze gry, nad którymi aktualnie pracujemy. I też o tych grach będę opowiadał w dalszej części prezentacji. I tak naprawdę wszystko się zaczęło od gry Lischpir. Gra została wydana na wszystkie platformy, na PC-ty i na konsole. I następnie zaczęliśmy tworzyć kolejne, bardziej ambitne gry, takie jak Food Truck Empire i projekt Bulldog. I tutaj zaznaczyliśmy te projekty takimi kropkami, żeby mniej więcej pokazać skalę tych projektów. Niestety, no, żeby ten slajd miał jakiś sens, no to te kropki, one do końca nie reprezentują tej wielkości. Tutaj, jeżeli chodzi o projekt Food Truck Empire, jest on około 10-krotnie większy od projektu Lischpir, a projekt Bulldog jest większy od projektu jeszcze kilkukrotnie od Food Truck Empire, więc trochę taką można było, jest to w takiej skali logarytmicznej, można powiedzieć, tutaj przedstawione. I tak, jeżeli chodzi o grę Food Truck Empire, to jest to gra z gatunku Tycoon Management, a jeżeli chodzi o projekt Bulldog, to jest gra z gatunku Story Driven Role Playing Management Game, która będzie na PC-ty i na konsole. I tak, jakby tutaj jeszcze to, co chciałbym w ogóle pokazać na tym slajdzie, to to, że rozdzieliliśmy go na takie dwie gałęzie, gałęzie Established i Breakthrough. Jeżeli chodzi o gałąź Established, to są gry, które już od wielu lat w tym segmencie gry się bardzo dobrze sprzedają, czyli gry właśnie na przykład typu Tycoon Management, City Builder. Jeżeli chodzi o tą gałąź Breakthrough, no to tutaj robimy gry, które są typowo czymś innym troszeczkę niż aktualnie zaprezentowana oferta. W tych grach zawsze dodajemy coś od siebie. No i tutaj jakby wygląda to w ten sposób, że w tej gałęzi Establish to ryzyko jest mniejsze. Jednakże jeżeli chodzi o te projekty z gałęzi Breakthrough, to tutaj jakby ryzyko jest trochę większe, ale też liczymy, że nagroda jest zdecydowanie dużo większa ze względu na właśnie tą propozycję. I projekty Bulldog i Food Truck Empire to są projekty, nad którymi aktualnie pracujemy. Głównie. Wcześniej robiliśmy też prototyp projektu Husky. Ta gra jest prototypowana, pokazywaliśmy pracą, jest też zainteresowanie na ten projekt, jednak będziemy ten projekt dalej rozwijać w przyszłym roku. Na razie skupiamy się właśnie na tych dwóch, Food Truck Empire i Bulldog. To, co jest jeszcze tutaj ważne, to są te kreseczki, strzałeczki, które my zaznaczyliśmy. To jest to, że z każdej z tych gier my chcemy coś wyjąć, na każdej z tych gier chcemy się czegoś nauczyć. Dobrym przykładem jest to, że gra Food Truck Empire jest naszą pierwszą grą w 3D. Wiemy, że projekt Husky będzie potrzebował jeszcze wynieść to na wyższy level, dlatego to, czego się nauczymy w projekcie Food Truck Empire, na pewno przejdzie do kolejnego projektu. No i gdzieś tam na horyzoncie też widzimy projekt Labrador. To będzie taki też wypadkowa tego wszystkiego, czego się nauczyliśmy. Jeżeli chodzi o projekt Bulldog, no to tutaj się uczymy narracji, jak ją dobrze przedstawiać i pokazywać graczowi. Jeżeli chodzi o Food Truck Empire, tutaj się będziemy uczyć tak naprawdę cały czas takiej managementowej rozgrywki. Jeżeli chodzi o projekt Husky, no to tutaj zaawansowane systemy już graficzne i gra na najwyższych poziomach i atrakcyjnej grafice. I tak, to o tych projektach jeszcze po części będziemy opowiadali na kolejnych slajdach. I tak, dzięki naszej pierwszej produkcji, tak naprawdę Lischpirowi, który był uznany na uznaną grą, był wyświetlany na wielu targach, udało się nam zebrać dużo relacji
z różnymi partnerami biznesowymi. Jakby te firmy, które my tutaj przedstawiliśmy, to nie są firmy, które są tylko, powiedzmy, że w otoczeniu game devu, ale są tak naprawdę jakby firmami, z którymi my współpracujemy w jakimś stopniu. Dobrym przykładem jest na przykład Nintendo. Jak wydawaliśmy swoją grę Lichpit, to przy okazji też miała premierę konsola Nintendo Switch i jako jedni z pierwszych w Polsce mieliśmy urządzenie deweloperskie, żeby właśnie na tą konsolę Lichpira robić. Ale tak naprawdę to nie chcę się tutaj za bardzo rozwodzić, ale to, z czego jesteśmy najbardziej dumni, to to, że ostatnio podpisaliśmy umowę wydawniczą na projekt Bulldog Steam 17 i o tym właśnie będziemy opowiadać. I tak, w tym roku podpisaliśmy umowę Steam 17 na wydawanie projektu Bulldog. Wydamy ten tytuł na PC-ty i na konsolę. I tak naprawdę dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie na Steam 17, pomimo tego, że mieliśmy kilka ofert. I tak, po pierwsze jakby Steam 17 zdecydowało się na maksymalny budżet gry. Uważają, że trzeba dołożyć, żeby gra była tworzona na najwyższych jakościach produkcyjnych. Jest to spójne z naszą filozofią i dzięki temu tak naprawdę możemy być w topie gier z kategorii Indie Premium. Dodatkowo też Team 17 jest aktualnie odpowiedzialny za jeden z największych hitów Indie tego roku. Może największy, zobaczymy jak się ten rok zamknie. Jest to gra Dredge, która ostatnio ogłosiła, że sprzedała 1 milion egzemplarzy w ciągu 6 miesięcy. Jest to bardzo dobry wynik. Dodatkowo też Team 17 najbardziej czuł naszą grę. Jakby tutaj od początku, kiedy do nich przyszliśmy, to mieliśmy spotkania ze scoutami, później mieliśmy spotkania z marketingiem, później mieliśmy z produkcją. No i po prostu było tak, że jak nasza gra przechodziła u nich kolejne etapy, to widać było to ich takie zajaranie w oczach i to, że bardzo by chcieli tą grę sprzedawać. Też mieli bardzo ciekawe pomysły marketingowe. Było też tak, że po prostu jak ludzie zaczęli grać w tą grę, to nawet to demo, które dla nich przygotowywaliśmy, przechodzili kilka razy, bo byli tak zainteresowani tym, jak ta gra już wyglądała na tym etapie. A tak naprawdę zaczęliśmy z nimi rozmawiać jeszcze w ubiegłym roku i podpisaliśmy to w tym. I tak, jeżeli chodzi o ten projekt, no to prace idą pełną parą, oddajemy milestone'y w terminie, wszystko idzie zgodnie z planem. Do końca tego roku ma być nam przedstawiony plan marketingowy, on będzie akceptowany w styczniu. Umówiliśmy się, że rozpoczniemy marketing na początku przyszłego roku. Tutaj wrócę trochę historycznie, opowiem o naszej pierwszej grze. Naszą pierwszą grą był Lichpir. W 2016 roku wydaliśmy go na PC-ty oraz PlayStation 4. W kolejnych latach wydaliśmy już go praktycznie na wszystko, czyli na PlayStation 5, PS Vita, Xbox One, Xbox XS, oczywiście Nintendo Switch, Steama i też w międzyczasie to były platformy mobilne, czyli App Store i Google Play. Byliśmy też w programach subskrypcyjnych, takich jak aktualnie jesteśmy nawet w Google Play Pass i Xbox Game Pass. Tu gra zdobyła kilka wyróżnień, to z których jesteśmy chyba najbardziej dumni, to jest to, że byliśmy nominowani przez Google na Indie Play Contest, było nominowanych ponad 1000 gier i nasza gra została wybrana do topowych 20. Dodatkowo to, czego tutaj nie umieściłem na tym slajdzie, ale to, z czego jesteśmy bardzo dumni, to to, że robimy gry dla graczy i oceny tej gry były naprawdę wysokie. Jeżeli chodzi o Lichpira i ostatnią platformę, na której się wydawaliśmy, jedną z ostatnich to był App Store i na amerykańskim App Store aktualnie mamy ocenę 4,7 na 5. Kolejną grą z naszego portfolio jest gra Food Truck Empire. Tutaj specjalnie przygotowaliśmy na dzisiejszy dzień kilka screenshotów, które jeszcze nie były nigdzie wrzucane, więc są świeżo, powiedzmy, zebrane z gry. Tak już wygląda ta gra w tym momencie. Jest też strona na Steam, jest karta, można ją oglądać, można się zaznajomić z tą produkcją. Jeżeli chodzi o samą grę, to jest to gra
tak jak mówiłem już wcześniej, z gatunku Tycoon Management w stylizowanej grafice 3D. I chodzi tutaj o to, że gracz zaczyna z jednym starym vanem, garścią dolarów i marzeniem, żeby zbudować największy biznes food truckowy na świecie, układa menu, zatrudnia personel, remontuje swoje food trucki i przede wszystkim musi znajdywać najlepsze lokalizacje w mieście. To od niego zależy, czy w city, gdzie chodzą ludzie korporacji, będzie podjeżdżał z sushi z homarami i tam je sprzedawał, czy jednak zdecyduje się na sprzedawanie tańszych hot dogów przed stadionem, gdzie możliwe, że więcej zarobi. Ta decyzja należy do niego i tego typu decyzje będzie gracz podejmował cały czas, tak żeby jak najlepiej rozwinąć swój biznes, zbudować swoje imperium. Imperium food trucków tak naprawdę. Tak. I to, co jest tutaj jakąś naszą przewagą, to po pierwsze to, że nikt do tej pory nie robił gry tajkunowej, ekonomicznej, strategii w świecie food trucków. Druga rzecz jest taka, że jak spojrzymy sobie na takie gry podobne, czyli takie, w których ekonomiczne, w których często się coś buduje, zazwyczaj to jest szpital albo park rozrywki, to jest tak, że to jakby klienci przechodzą bezpośrednio do szpitala i tam kupują różne rzeczy. Jeżeli chodzi o naszą grę, no to my tutaj odwracamy to, czyli to my szukamy klientów po całej mapie, to my patrzymy, gdzie oni są, my widzimy, jakie mają preferencje, musimy ich łapać bezpośrednio z mapy, a nie tylko czekają, aż do nas przyjdą. Nie tylko czekamy, aż do nas przyjdą. Jeżeli chodzi o takie informacje biznesowe odnośnie tego projektu, to Food Truck Empire rozwijamy zgodnie z naszą filozofią dostarczenia jak najlepszego produktu. Budżet gry nie powinien przekroczyć 2,5 miliona złotych z marketingiem i w najbliższym czasie będziemy intensyfikować działania marketingowe dla tej gry. To co planujemy w najbliższym czasie, to właśnie zintensyfikować działania marketingowe na social mediach. Dodatkowo jakby w ogóle projekt Food Truck Empire to jest taka gra, którą będziemy realizować w oparciu o feedback dla graczy, tak żeby im dostarczyć jak najlepszą rozgrywkę. W związku z tym planujemy niedługo przeprowadzić playtesty. Playtesty będą uruchamiane na Steamie, będą trwały około tygodnia. Celujemy w przełom roku, zastanawiamy się nad optymalną datą. Wygląda to w ten sposób, że gracze będą się mogli na te playtesty zapisywać. Później jak gra już będzie dostępna, dostaną o tym informacje, będą grać, na koniec będziemy chcieli, żeby wypełnili dla nas ankietę, pisali, co im się podobało, co im się nie podobało, tak żebyśmy finalnie mogli tą grę dopracować jak najlepiej. Jest to też przygotowanie do Steam Next Festu, to jest taki bardzo duży festiwal, na którym prezentowane są nowe gry. Znaczy, przepraszam, nie nowe, tylko te, które będą dostępne i będą miały premierę w odległości kilku miesięcy. I normalnie na taki Steam Next Fest się zapisuje, no i wtedy jakby, jak już taki Steam Next Fest jest odpalony, no to wtedy gra jest dostępna i też promowana przez Steama w jakiś sposób. My tutaj akurat dostaliśmy od nich informację, że już widzieli naszą kartę, widzieli naszą stronę na Steam. Chcieliby nas bardzo w tym Next Festie i chcieliby w ogóle ten Next Fest promować naszą grą, więc na pewno skorzystamy z tej oferty i tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni, że wysłali nam takie pismo. Jednak najpierw chcemy odpalić te playtesty, żeby się dobrze przygotować i mieć jak najlepsze demo do tego momentu. W międzyczasie też będziemy jakby szukać agencji marketingowej. Z jednej strony będziemy sami prowadzić działania marketingowe, z drugiej strony też będzie nas wspomagać w tym agencja. Planujemy wydanie gry w pierwszej połowie przyszłego roku w formule Early Access. Uważamy, że ze względu na swoją specyfikę dla tego typu gier jest to najlepsza forma premiery. O, i teraz w końcu Rafał oddał mi głos. Ten tylko zebrał te wszystkie informacje i chciałbym, żebyście po tej prezentacji zapamiętali trzy rzeczy. Pierwsza jest taka, że dzisiaj współpracuję nad dwoma grami, pełną parą i zostaną one wydane w ciągu 18 miesięcy. Tak jak Rafał powiedział, Food Truck Empire jest planowane na pierwszą połowę przyszłego roku, a projekt Bulldog wspólnie z Team 17 na początku 2015 roku. To dziękuję bardzo za wysłuchanie prezentacji. Udało nam się w 20 minut, więc liczę, że się pojawi trochę pytań i będziemy mieli bardziej interaktywną prezentację.
Dziękuję panowie. Pytania powoli do nas napływają. Zaczniemy może od inwestora, który pewnie chce sobie prześledzić troszeczkę wasz track record. Mamy dwa pytania o Lichtspira. Po pierwsze, jaka była cena gry, ile kopii sprzedano, kto był jej wydawcą, czy może to był self-publishing? Tak. Dobrze, więc jeżeli chodzi o sprzedaż Lichtspira, to wygląda to w ten sposób, że zaczęliśmy najpierw współpracować z firmą Crunching Coalas, która była naszym wydawcą na konsolach, a sami się wydawaliśmy na Steamie. I premiera najpierw w 2016 roku była premiera właśnie na PC-cie i na Steamie. Przepraszam, na Steamie i na PlayStation 4. Wydawcą na PlayStation 4 było Crunching Coalas. My byliśmy sami na Steamie. Razem robiliśmy wszelki marketing tej gry. Później, jakby w tym samym roku, podpisaliśmy też umowę wydawniczą na platformy mobilne z firmą Noodle Cake Studios. To jest dość taki znany publisher gier indie mobilnych. Oni też robią gry premium, dlatego się właśnie na nich zdecydowaliśmy. A firma Crunching Coalas i wspólnie też z nią pracowaliśmy nad wydaniem się na kolejnych platformach na konsolach. I tak, zaczęliśmy od właśnie Nintendo Switcha, gdzie specjalnie pojechaliśmy do nich, do Londynu, żeby porozmawiać o tym, że chcemy być jedni z pierwszych na tej konsoli. I dostaliśmy od nich ten dev kit. To była nasza kolejna premiera. Oni mieli tylko takie jedno wymaganie do tego, żebyśmy dodali tryb wieloosobowy. Więc dodaliśmy tego koopa, tryb wieloosobowy do tej gry. Wydaliśmy to na Nintendo Switch, również właśnie z Crunching Coalas i później Crunching Coalas również wydało nas na Xboxie. O platformach mobilnych już powiedziałem i dodatkowo jeszcze byliśmy w tych programach subskrypcyjnych. Więc tak naprawdę, no konsole to jest Crunching Coalas, polska firma, jeżeli chodzi o platformy mobilne, to jest Noodle Cake. Tak, i jeżeli chodzi o sprzedaż, ilość kopii, to sumarycznie to jest 150 tysięcy sztuk Lichtspira. Cena podstawowa to było $9.99. To może troszeczkę tutaj o tym więcej opowiem. Czyli tak, jakby sama gra kosztowała $9.99. Jeżeli chodzi o soundtrack, który sprzedawaliśmy z grą, to on kosztował $4.99. Ale też sprzedawaliśmy wersję zbandlowaną, czyli jedno i drugie za 13. I tak naprawdę jakby tutaj gdzieś około, powiedzmy samego soundtracku to nikt nie kupuje, ale gdzieś około 15-20% osób kupuje tą wersję właśnie zbandlowaną, czyli żeby mieć od razu soundtrack. Więc troszkę ta średnia cena retailowa jest wyższa. Jeżeli chodzi o platformy mobilne, to tam było 3,99 z tego względu, że no po prostu jakby te platformy mobilne w innych price pointach operują. Tam powiedzmy już ciężko jest cokolwiek sprzedać powyżej $5, jeżeli to jest taka standardowa gra arcade. Tak, jeżeli chodzi o sumaryczną sprzedaż, to jest to niecałe 150 tysięcy kopii, z czego około 60 kilku tysięcy to są platformy subskrypcyjne, czyli Google Play Pass i Xbox Game Pass. Reszta to są kopie sprzedane bezpośrednio do użytkowników bez programów subskrypcyjnych. Tutaj widzimy jeszcze follow-up odnośnie tego Lichtspira, czyli czy można doprecyzować, ile sprzedano kopii na Steamie, a ile na konsole? Jaki był tutaj mniej więcej rozkład między tymi platformami? Tak, powiem tak, na pewno z tego co kojarzę, bo to nie mam teraz przed okiem tych danych wszelkich, na pewno najwyższa sprzedaż była na tym Switchu, bo to było, jakby wtedy była ta konsola świeża, my byliśmy w top 100 wydani, więc tutaj bardzo dobry krok zrobiliśmy w tym kierunku, ale tak jakbym mógł to doprecyzować, to generalnie platformy, jakby podzieliłbym to w miarę na 1/3, czyli konsole, PC i platformy mobilne. Jednak troszkę bym z PC-ta zabrał, platformy mobilne i konsole troszkę więcej.
Więc tak na ten moment, no akurat nie przygotowałem sobie tej slajdu, ale z tego co pamiętam, to właśnie tak jest. Dzięki. I jeszcze jedno pytanie odnośnie Lish Spira, czyli ile kosztowała gra, ile wydaliście na marketing i ile nad nią osób pracowało? Domyślam się, że inwestor próbuje sobie oszacować, czy to była dla Was pozytywna premiera, czy może jednak jakaś bardziej edukacja na przyszłość? Tak, no w ogóle nad cały budżet Lish Spira był pomiędzy 200-250 tysięcy złotych z marketingiem. Pracowało nad nim od 2 do 4 osób, jeżeli chodzi o taką, wiadomo, no bezpośrednią pracę. Więc tak, no gra jakby kilkukrotnie się zwróciła. Jesteśmy zadowoleni. Chwilę co prawda czekaliśmy na to, żeby odrobić, ale tak naprawdę dzięki temu, że wydaliśmy się na wszystkie konsole to i tak naprawdę wszystkie platformy, to gra się zwróciła i do dzisiaj też przynosi jeszcze przychody. Znaczy ja bym podsumował to tak, że ten Lish to zbudował podwaliny pod kolejne projekty i po prostu dał Bartkowi, Rafałowi środki na przeżycie kilku miesięcy i wygenerowanie trzech kolejnych projektów. Więc to, ja bym powiedział, że to gdzieś jest rozdział zamknięty, jak tu Rafał mówi, że gra jeszcze generuje przychody oczywiście, natomiast to już są przychody nieporównywalne do budżetów, które dzisiaj wydajemy na zespół. Tak. To płynnie przechodząc do tych właśnie kwestii finansowych, mamy pytanie o plany giełdowe spółki, kiedy debiut i czy będzie emisja, bo tutaj przypomnę, spółka nie jest jeszcze spółką publiczną, natomiast zamiar debiutu spółka ma. To ja odpowiem na to pytanie. Trochę w prasie już na ten temat powiedzieliśmy i chcielibyśmy dzisiaj na tym spotkaniu podtrzymać, że nasze plany giełdowe zrealizujemy w pierwszej połowie przyszłego roku. Nic tu się nie zmienia. Co do emisji akcji, no to zastanawiamy się jeszcze wspólnie z doradcami. Taki pierwszy feedback, który mieliśmy, no to wszystko będzie zależało od warunków rynkowych, więc tu szczególnie nie chcemy się do tego odnosić. Natomiast sam debiut zakładamy, że przeprowadzimy w pierwszej połowie roku. Okej. Okay. Kolejne pytanie. Pozyskaliście ostatnio około 2 miliony złotych. Czy możecie zdradzić, przy jakiej wycenie? Tak, to była wycena 36 milionów złotych. Dobra. Wracamy do tematu produkcji growych, czyli czy możecie powiedzieć coś więcej na temat projektu Bulldog? Czy na jaką sprzedaż tam liczycie? Tutaj inwestor sugeruje 1 milion sprzedanych egzemplarzy. Ja też odpowiem na to pytanie, chociaż przez to, że mam bardzo mało do powiedzenia. No na tym etapie mamy podpisaną umowę i wiąże nas tu tajemnica związana z tym projektem. Myślę, że bądźmy troszkę cierpliwi i wydaje nam się, że na początku przyszłego roku będzie announcement gry i pełny marketing tej gry, więc będziemy mogli dużo więcej o niej powiedzieć. Tak jak podkreśliliśmy w tych różnych materiałach, jest to gra o takim budżecie AA-owym. No a co do szacunków sprzedaży, no to zobaczymy. Myślę, że trzeba wziąć dwie rzeczy pod uwagę. Gra będzie wydawana na PC i konsole w kilku wersjach językowych. No pewnie jakbyśmy byli jakimiś optymistami, no to byśmy podali jakąś kwotę, ale chyba to będzie musiał bardziej rynek ocenić. I jeszcze jest trochę czasu do tej premiery, więc trudno jakiekolwiek szacunki. Tak, no pewnie inwestorzy będą śledzić tam budowanie wishlisty, followersów, także dużo informacji do czasu premiery jeszcze się pojawi, tak żeby można było sobie oszacować potencjał produkcji. Kolejne pytanie, wspomnieliście zespół około 20 osób, a ile osób obecnie pracuje nad waszymi grami? Tak naprawdę my na ten moment nie zatrudniamy osób nieprodukcyjnych i jakbym miał tutaj oszacować, to pewnie właśnie 120, to 20, no. Dokładnie, jakby tu nie ma. Nie możemy, jakby wszystkie osoby, które pracują u nas, aktualnie pracują nad grami. Nie, no, myślę, że HR czy dodatkowych jakichś office managerów.
Prace, czyli idą pełną parą. A powiedzcie, czy zespół do projektu Bulldog jest już zbudowany, czy nadal zatrudniacie i szukacie kolejnych osób? Czy też ta liczba 20 pracowników to już jest takie optimum na tej obecnej fazie waszego rozwoju? Jeżeli chodzi o projekt Bulldog, szukamy jeszcze jednej osoby. To jest osoba, która będzie odpowiedzialna za, ponieważ główną oś fabularną mamy osobę, która jest za to odpowiedzialna i nam pisze. Potrzebujemy osobę tylko, która będzie dopisywała takie side questy, poboczne rzeczy. I to jest ostatnia osoba, którą będziemy szukać w przeciągu następnych miesiąca, dwóch. Pozostałe osoby już są zalezione. Jest to kilkanaście osób, które aktualnie cały czas pracują nad tym projektem. Ja myślę, że trochę to pytanie jest tak skonstruowane, że szukamy osób do projektów, natomiast my szukamy osób do studia i zakładamy, że te osoby zostaną w firmie i tak jak Rafał pokazywał na wcześniejszych slajdach, będą również rozwijały się tutaj w firmie i produkowały kolejne gry, więc to nie jest tylko ten projekt, są jeszcze inne projekty w pipeline'ie. Dzisiaj mówimy dużo o food truckach, bo zaraz zacznie się jego marketing, zaraz będziemy mówili o projekcie Bulldog, natomiast o tych kolejnych projektach też będziemy dużo więcej mówić i jakby zespół pracuje nad wszystkimi projektami, a nie tylko nad tym jednym. I kolejne pytanie, które de facto też się do tego tematu odnosi, czyli jaki obecnie jest zespół pracujący nad każdą z nowych dwóch gier, które u Was powstają? Czy te zespoły są stricte oddelegowane do tych produkcji, czy też działają wymiennie? Tak, ja może odpowiem na to pytanie. Więc jakbyśmy mieli przyjąć jakieś takie, powiedzmy, liczby, żeby ktoś to widział, to będzie 15 i 5. 6, mniej więcej na takiej wielkości, aczkolwiek jakby zdarza się czasami, że są osoby, które są zaangażowane w oba projekty. Jakby core jednego i drugiego projektu jest oddelegowane, czyli są osoby, które zajmują się tylko i wyłącznie jednym lub drugim projektem, ale też są osoby, które się troszeczkę czasami pomiędzy tymi projektami przemieszczają. I jest to też dla nas, jakby chcemy, żeby to w taki sposób działało i jest to dla nas też dobre, bo czasami po prostu, jeżeli pracujemy w jednym projekcie i mamy więcej rzeczy, jest czasami w drugim do zrobienia, to możemy kilka osób, nie wiem, powiedzmy na miesiąc czy na dwa przerzucić do drugiego projektu. Ale tak, ale jeżeli chodzi o core, to on cały czas jest pomiędzy tymi dwoma projektami ustalony. Ja bym chciał jeszcze dodać, tak żeby to wybrzmiało, że w projekcie Bulldog Lichthund jest odpowiedzialny za część produkcyjną narracji, natomiast tam jest wiele innych kosztów związanych z produkcją tej gry, takich jak tłumaczenie, portingi, voiceover i tak dalej. Więc to już nie jest po stronie Lichthund, to jest po stronie teamsowej. Dobrze mówię, tak? Tak. To znaczy jakby my mamy taką kreatywną kontrolę, ale bezpośrednio jakby pieniądze nie będą przechodziły przez nas, tylko będą właśnie w tym projekcie wydatkowane od teamsowej. Test, quality assurance i tak dalej, to też jest tak. Poza nami. Dokładnie. Dzięki. A prace nad tymi produkcjami toczą się stacjonarnie, czy działacie bardziej zdalnie, hybrydowo? Jak sobie dzielicie tą pracę operacyjną? Tak, jeżeli chodzi o nasz zespół, to większość osób, 70% pracuje na miejscu. I tutaj jakby mamy taki tryb, że po prostu jakby pracujemy w takim bardzo takim zwinnym trybie agile'owym, więc cały czas coś przegadujemy, ustalamy coś i wdrażamy zmiany do gry, bardzo szybko iterujemy i praca w biurze nam bardzo pomaga. Jeżeli chodzi o pracę zdalną, to głównie są to osoby, które dostarczają nam jakieś pojedyncze asety do gier albo osoby bardzo doświadczone, one wtedy pracują zdalnie i dla takich osób też to działa. Ale głównie pracujemy z naciskiem na pracę stacjonarną. Dzięki. Kolejne pytanie o takie unique selling points waszej firmy, czyli co wyróżnia Lichthund na tle pozostałych producentów gier, których jak wiemy na rynku New Connect jest całkiem sporo.
i czy podtrzymujecie wszystkie plany debiutu związane zarówno z waszymi grami, jak i z waszym debiutem giełdowym? Bardzo długie pytanie. Ja myślę, że wszystko podtrzymujemy, chyba że jakiś czarny łabędź się pojawi na horyzoncie. Natomiast to, co bym powiedział, co wyróżnia firmę i wydaje mi się, że to jest jakby spośród innych studiów, które są dzisiaj na giełdzie, to to, że firma istnieje już ponad 8 lat. To nie jest firma założona wczoraj. Jest to firma, w której founderzy biorą czynny udział w produkcji gier i są na co dzień w biurze i pracują. To nie jest zarząd, który gdzieś tam zleca zadania, tylko sam uczestniczy w produkowaniu tych gier. I ostatnia rzecz, wydaje mi się, że jest taka bardzo wąska struktura produkcyjna, fajna atmosfera w firmie. To też, tak jak Rafał powiedział na początku, jest to jakby połączenie takich wymiataczy z młodym talentem, więc spółka ma relatywnie niskie koszty w porównaniu do innych firm. No ja to szacuję pewnie tak teraz po ostatnich tutaj naszych nowych zatrudnieniach na około 2 miliony złotych rocznie. No i to mi się wydaje, że to jest coś, co jest unikatowe w porównaniu do innych gier. Tak jak jeżeli się porównałem do konkurencji na rynku tutaj naszym lokalnym, natomiast od strony produkcyjnej, to ja myślę, że Rafał powie, bo myślę też, że się też wyróżniamy grami. Tak, tak. Jakby no, na pewno to jest. Ja może nie znam wszystkich spółek na polskim rynku i też jakby rozumiem, że trochę jakby. Te, które spółki znamy, może na jakich się wzorujemy, no to może też bym w ten sposób trochę powiedział, bo co wyróżnia, może jakieś podobieństwa też, czyli jakby my dość mocno patrzymy na 11bit Studios, jakby mają tutaj siedzibę 200 metrów od nas i oni mają wszystkie gry bardzo dopracowane i bardzo dopieszczone i to jest to, czym my na pewno chcemy się wyróżnić, czyli tą jakością produkowanych gier i tą, żeby one były jak najlepiej, jak najbardziej dopracowane. I tu jest to dla nas, powiedzmy, że najważniejsze i chcemy się wyróżniać tutaj właśnie tym, czyli jakością tego, co dostarczamy. I tak, to jest główny nasz... Nawet powiedział, że tak jak na jednym slajdów napisaliśmy, że w studiu panuje jakby filozofia nieortodoksyjna przy tworzeniu gier, więc w każdym tym nowym projekcie będzie jakiś taki nowy smaczek. W tych food truckach to jest najmniej oczywiste, bo tam, jak widzieliście na prezentacji, jest to gra w tym gatunku established, ale przez to, że jeździmy food truckiem po mapie, to jest to jakiś edge, będzie coś nowego. Natomiast w tych grach breakthrough rzeczywiście będą pokazane rzeczy, których jeszcze na rynku jakby nikt nie pokazał. Zdecydowanie. Okej, to stawiacie na jakość, to rozumiem, na premierę gry, tak, plus 90% na Steam, to taki wewnętrzny cel, wyżej, niżej? Tak, zdecydowanie, no to 90% to jest dla nas taki poziom, który chcemy osiągnąć. Pytanie o waszego wydawcę, czyli Team 17. Czy możecie zdradzić, jaki jest podział przychodów pomiędzy waszą firmę, a właśnie Team 17? Ja myślę, że no, wiadomo, że nie możemy zdradzić, jest trochę takie pytanie z tezą. Natomiast jak ktoś śledzi umowy wydawnicze, to jakby to nie odbiega bardzo mocno od standardów rynkowych tę naszą umowę. Tak, jeszcze też dodatkowo taka informacja, że po prostu no, mieliśmy kilka innych ofert, więc jeżeli akurat ta by była jakaś, nie wiem, dużo gorsza, to też byśmy się na kogoś innego zdecydowali, więc negocjowaliśmy tą umowę przez 2 miesiące, więc uważam, że jest dla nas atrakcyjna. Kolejne pytanie. Na jaką sprzedaż realistycznie liczycie, jeżeli chodzi o food trucka? Bo rozumiem, że to jest wasza najbliższa premiera. No jak liczymy, no w tych materiałach, jakie powinny Innovation Day, napisaliśmy o potencjałach naszych gier i wpisaliśmy w food truck 200-300 tysięcy sprzedanych kopii.
Natomiast to jest bardzo trudno oszacować. No to tak sprawdzaliśmy, porównywaliśmy do innych gatunków. Widzimy gry, które się sprzedały w milionie kopii, które są bardzo podobne. No wszystko będzie zależało, jak gra zostanie przyjęta i tam jest szansa na bardzo długi okres sprzedażowy. A możecie trochę więcej opowiedzieć właśnie o tym Food Trucku Empire, bo ten tytuł, jeżeli się nie mylę, to ma dosyć taką głęboką historię za sobą. On oryginalnie pojawił się w Movie Games, potem został troszeczkę przejęty przez pana Miąsika w Pixel Crow. Ostatecznie przejęliście ten tytuł wy. Jakie to rodzi skutki dla was? W jakim stanie przejęliście tą grę? Czy ją tworzycie od nowa? Czy tworzycie, kontynuujecie prace wykonane przez wcześniejszych deweloperów? Ja myślę, że tu by trzeba było kilka rzeczy sprostować, bo nie wszystko, co tu powiedziałeś, jest prawdziwe, więc rzeczywiście ten projekt, on gdzieś już się w mediach pewnie takich finansowych przewijał. Natomiast ja chciałbym, żeby Rafał powiedział, jak ten projekt się zaczął, a ja może podsumuję, jak jest ten na dzisiaj. Tak, więc ten projekt zaczął się w ten sposób, że jakby znaliśmy Maćka i Damiana, oni byli z Pixel Crow i właśnie rozmawialiśmy o tym, żeby stworzyć jakąś grę o food truckach, ale konkretnie jakiegoś tycoona. No i byliśmy ich takim zaufanym zespołem jakby, więc rozmawialiśmy o tej grze, my przygotowaliśmy jakiś na początku pitch, jak ta gra by mogła wyglądać, poszliśmy do nich i tak naprawdę jakby głównie rozmawialiśmy już z Pixel Crow praktycznie od początku, czyli wiadomo było, że ta spółka będzie się zawiąże. Przygotowaliśmy dla nich pitch, stworzyliśmy prototyp, przez kilka miesięcy stworzyliśmy prototyp tej gry, przyszliśmy do nich z prototypem, podpisaliśmy umowę wydawniczą. Umowa wydawnicza była tak naprawdę podpisana, wydawcą miał być Movie Games, koproducentem, czyli inwestorem miał być Pixel Crow, a my mieliśmy być wykonawcą. Więc tak naprawdę no, to, co my od samego początku pracowaliśmy nad ideą tej gry, stylem graficznym, całym kodem źródłowym, jakby 100% tego, co czym jest teraz ta gra, wyszło praktycznie od nas. Jeżeli chodzi o Pixel Crow czy Movie Games, no to wspierali nas na jakimś takim poziomie bardziej merytorycznym, ale no nie tworzyli tej gry fizycznie. Tak, no i w tym roku pewnie z różnych względów, no już nie wchodząc w szczegóły, no podpisaliśmy z nimi takie porozumienie, na mocy którego jakby całość takiego IP Food Truck Empire jest w Lichthundzie, czyli jest to nasza gra, no ja myślę, że też jest poczucie w zespole, że tworzył ją od początku do końca, więc cieszymy się, że jest u nas i 100% pożytków z tej gry też jest w Lichthundzie. Więc pewnie zmienił się trochę plan oryginalny. Myślę, że trochę, no pewnie na lepsze trochę, gra pewnie dłużej będzie się produkowała, zakładam, że będzie miała minimalnie większy budżet, ale będzie dostarczona w dużo lepszej jakości i tak. Tak. No my nie mamy poczucia, że ta gra jakby ona była cały czas u nas, więc my cały czas nad nią dewelopowaliśmy, więc nie ma czegoś takiego, że wróciła nawet to sformułowanie, tak, albo że gdzieś krążyła. Tak, no nie z perspektywy takiej producenckiej. Czyli super. Tak jak o pierwszym półroczu 2024, że wydajemy tą grę, no to 100% przychodów ze Steamu przychodzi do Lichthunda. Super, dziękujemy za wytłumaczenie tej sytuacji. Kolejne pytania, follow-upy de facto do tego food trucka, czyli czy macie już ustaloną wewnętrznie, jaka będzie cena tej gry, no i jak szacujecie finalny budżet produkcji? Wspominaliście o 2,5 miliona złotych. Tak. Dokładnie tak, jak powiedzieliśmy, czyli budżet z marketingiem szacujemy na 2,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o cenę, to cały czas się troszkę wahamy, ale to będzie przedział od 19,99 do 24,99. W zależności jeszcze od tego, co nam będzie z playtestów i z dema. I w jaki sposób będziemy chcieli właśnie rynek zaatakować. Ale tak jak mówię, no tutaj
no nie będzie to mniej niż 19,99 i też nie będzie to więcej niż 24,99. Więc tylko tak naprawdę te dwie ceny aktualnie bierzemy pod uwagę. Mhm. I kolejne pytanie, czy możecie zdradzić, ile zapłaciliście za prawa do gry Food Truck Empire? Ja myślę, że jest raport bieżący na ten temat, to było około 1 000 000 złotych i jakby to nie mówimy wprost o prawach, ponieważ te umowy były tak skonstruowane, że ciężko byłoby to stwierdzić jakby na czas podpisywania tego porozumienia, u kogo były te prawa. Natomiast porozumienie zostało opublikowane, Pixel Crew chyba nawet musiało opublikować raport bieżący, więc jakby na jego mocy jakby całość IP jest w Lichthundzie. Jest to kwota około 1 000 000 złotych i pewnie to jest kwota, którą Pixel Crew przelał do Lichthunda na potrzeby jakby w ramach tej umowy wydawniczej. Ja jeszcze zachęcam do wejścia na stronę Steamu i tam możecie już zobaczyć, że jak udowodnić trochę, że te prawa są przeniesione. Jak wejdziecie sobie na Steama, to zobaczycie, że tam w miejscu publisher mamy Lichthund, producent mamy Lichthund i Steam jakby nam to wszystko, że tak powiem, zmienił. Nie? To też jest tam jakaś taka procedura jakby przekazywania tych praw, więc oni to też bardzo dokładnie weryfikują. Kolejne pytanie. Domyślam się, że tutaj inwestor podpytuje, czy jest w spółce program motywacyjny lub czy jest plan wdrożenia takiego planu w przyszłości? Ja bym powiedział, że na tym etapie founderzy i kluczowi pracownicy są akcjonariuszami spółki. O takich programach pewnie będziemy myśleć w przyszłości. Na tym etapie jakby nie mamy nic konkretnego. Myślę, że Bartek i Rafał, którzy bardzo długo rozwijają firmę, no to akcje już mają, więc programu nie potrzebują. Kluczowi pracownicy też będą mieli akcje. Mają albo będą mieli, tak? Tak, mają i będą mieli. Mają, będą mieli. Pytanie, jak właśnie wygląda ta obecna struktura właścicielska spółki? W 100% spółki 3 lata temu było w rękach 3 założycieli, Bartka, Rafała i Darka. I na dzisiaj około 20% spółki to są inwestorzy zewnętrzni, którzy wspierali firmę przy emisjach prywatnych. Mhm. I kolejne pytania o najbliższą premierę, czyli Food Trucka. Czy możecie coś zdradzić odnośnie waszego planu marketingowego? Jakie akcje macie zaplanowane, żeby wypozycjonować ten produkt przed premierą? No i kiedy możliwe będzie demo i zagranie i sprawdzenie tej produkcji? Dobrze, więc tak, jakby oczywiście mamy plany marketingowe, tu może całego takiego naszego planu nie będę przedstawiał, ale tak w takim skrócie, żebyście wiedzieli, jakie mamy plany na najbliższy czas. To tak jak mówiłem w trakcie tego slajdu odnośnie Food Trucków, że tak, będziemy reaktywować social media, wrzucać więcej informacji o Food Truckach, ale tak naprawdę przez ten charakter tej gry głównie skupiamy się i na demie, i na wcześniejszych playtestach. Te playtesty będziemy uruchamiać gdzieś na przełomie roku. I wtedy będziemy też zbierać feedback od graczy. Jeżeli chodzi o demo, no to tutaj moim zdaniem pytanie też krąży trochę o to, kiedy to demo będziemy pokazywać. No i tak naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, najlepszym momentem, żeby po raz pierwszy pokazać to demo, to jest Steam Next Fest. I te Steam Next Festy są w pierwszej połowie przyszłego roku, są w dwóch miejscach. Będą w lutym i w czerwcu. I teraz w zależności od tego, co będziemy, jakie wyniki, jaką będziemy mieli konwersję na tych playtestach, jakie wrażenie będzie ta gra robić, to albo zdecydujemy się na ten termin lutowy, albo na termin czerwcowy. I w zależności też od tego, jak będzie nam lepiej pasowało to ze względów marketingowych. W tym czasie już będziemy robić marketing po własnej stronie, ale też planujemy jakąś współpracę z agencją marketingową. W tym momencie mamy kilka gdzieś agencji w głowie. Część jest z Polski, część jest spoza.
W tym roku pewnie będziemy prowadzić jakieś negocjacje z nimi i tak, żebyśmy w przyszłym roku już na początku mogli też również z nimi przyspieszyć tę pracę. Więc to demo, tak jak mówiłem, to będzie luty albo czerwiec, to też będzie zależało od tego, kiedy będziemy dokładnie mieli premierę w Early Accessie. To wygląda w ten sposób, że po prostu, żeby ważne jest to, żeby robiąc ten marketing utrzymać ten hype, czyli jak już zaczniemy robić ten marketing, to wtedy trzeba cały czas jakby pilnować, wrzucać coś, mieć jakieś rzeczy na agendzie. I od tego też będzie zależało, od właśnie tego planu, czy będziemy jakby to demo wrzucać w lutym czy w czerwcu. No i oczywiście mamy dużo, jakby plan marketingowy zakłada oczywiście Twitcha, YouTube'a, influencerów. Jakby to wszystko będziemy robić, kiedy już będziemy jakby zdecydowani na konkretną premierę gry i to też będzie w pierwszej połowie przyszłego roku. Kolejne pytanie, czy debiut na New Connect będzie po wydaniu Food Trucka, czy przed wydaniem Food Trucka? Jeżeli nie jesteście w stanie odpowiedzieć, to jak byście preferowali? I druga część pytania, tutaj bardziej o emisję, a natomiast myślę, że to pytanie dotyczy, czy macie zabezpieczone finansowanie na dokończenie Food Trucka i jego wydanie? Tak, to może... Tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, na te dwie gry finansowanie mamy zabezpieczone, więc jesteśmy spokojni o to, że je skończymy, więc nie mamy jakiegoś tutaj ciśnienia z pozyskiwaniem kapitału. I czy byśmy woleli przed Food Truckiem, czy po Food Trucku? No to zobaczymy, jak się ułoży. No jakby to widzimy, że ta ścieżka giełdowa się toczy jakimiś swoimi prawami, ścieżka biznesowa też swoimi. Jakby nie szukamy tutaj jakiegoś takiego momentu, żeby sprzedawać akcje przed, po i tak dalej, więc to jakby nie ma to dla nas pewnie na dzisiaj żadnego znaczenia. Jakby są to projekty niezależne i jakby na giełdzie chcielibyśmy być, bo mamy na pokładzie inwestorów, którzy nam zaufali, są już z nami przez bardzo długi czas i obiecaliśmy im wejście na New Connect. Z drugiej strony chcemy dostarczyć jak najlepsze gry na rynek i nie będziemy jakby dostarczać gorszej jakości gry po to, żeby spełnić jakieś tutaj warunki inwestorów, więc mówię, jakby to są dwie oddzielne rzeczy i tyle. Pytanie jeszcze krótkie o Lichtspira, bo zdaje się, że będziecie mogli potwierdzić to pytanie. Czy Lichtspir zwrócił koszty swojej produkcji? Tak. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. I teraz pytanie o potencjalny break-even dla Food Trucka. Inwestor tutaj sobie szacuje, czy to dobrze policzone, jeżeli sprzedaż wielkości 70-80 tysięcy sztuk jest wystarczająca do break-even dla tego projektu? Tak, nam nawet przy tych $20 powinno być trochę mniej, to powinno być... Zależy, jaką cenę tam przyjął średnio ten inwestor tutaj, bo... Jakby powiedzmy po nominale, to powinno być pewnie około trochę ponad 50 tysięcy kopii. Jeżeli tu już wyliczamy jakieś promocje, no to faktycznie to może być trochę więcej, ale tak, gdzieś inwestor dobrze liczy. Kolejne pytanie, projekt Bulldog, budżet 2,5 miliona złotych z marketingiem. Pytanie, ile z tego jest na produkcję, a ile na marketing? Jeżeli te kwoty są źle podane przez inwestora, to prośba o sprostowanie. Tak, jeżeli chodzi o projekt Bulldog, to jest projekt, który realizujemy z Team 17, a 2,5 miliona złotych z marketingiem to jest projekt food truckowy, więc w projekcie food truckowym produkcja będzie trochę powyżej 2 milionów złotych, marketing bliżej 0,5 miliona, więc tutaj taki podział. Mhm. Co do projektu Bulldog, to możemy jedynie powiedzieć, że to jest kilkukrotnie więcej i tam jest część, jakby on jest wielowątkowy ten budżet, bo tak jak wcześniej mówiliśmy, jest część produkcyjna, część quality, część portingowa, część voiceoverowa, więc chyba samego marketingu można powiedzieć, że jest 1/6? Tak. No, gdzieś... to pewnie coś koło tego. I ze względu, że czas już nam się kończy, no to na pewno zachęcam inwestorów do zadawania pytań bezpośrednio do spółki. Rozumiem, że panowie, na stronie internetowej jest do was mail w zakładce z kontaktem.
Jeżeli nie, to zapraszamy kontaktu tutaj do CC Group. I może jeszcze jakieś ostatnie pytanie, jeżeli jeszcze mamy tą minutkę. Czy zespół pracujący nad poszczególnymi projektami ma uzależnione wynagrodzenie w zależności od przychodów i zysków z wydanych gier? Tak, jeżeli chodzi o jakby kwoty, które my tutaj płacimy, są kwotami rynkowymi, to nie jest tak, że tutaj jakby płacimy mniej albo więcej. Tu jakby wygląda to w ten sposób, że na ten moment wynagrodzenie nie jest w żaden sposób uzależnione od zysków z gier. Jednak w przyszłości, kiedy po prostu gry się jakoś bardzo dobrze sprzedadzą, to widzimy tutaj bonusy jakieś, które byśmy na pewno chcieli osobom, które były zaangażowane w ten projekt, wypłacić, ale to nie jest też tak, że jakoś jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wypłacić, nie wiem, 50% przychodów. To nie w ten sposób działa. To raczej taka kwestia bonusowa w ramach podziękowania za pracę, a nie jakieś konkretne umowy. Mhm. I tym akcentem myślę, że możemy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo dziękuję wszystkim inwestorom, uczestnikom, którzy zadawali pytania. Dziękuję także spółce i czekamy oczywiście na uruchomienie kolejnych tych punktów komunikacyjnych. Będziemy śledzić drogę do premiery waszych najbliższych gier. I ostatnie słowo jeszcze, Rafał, oddaję do ciebie. Tak, dziękujemy wszystkim za to, że byli na tej prezentacji. Tak jak mówię, no było to nasze pierwsze takie przedstawienie publiczne, więc dziękujemy i zapraszamy do obserwowania nas na social mediach, bo niedługo już będzie więcej informacji bezpośrednio odnośnie gier. Super. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.